Witam serdecznie wszystkich w systemie miłości, w edukacji zmartwychwstania. Mamy taki okres, czas oczekiwania, tylko nie wiadomo na co. To tylko tradycja i takie opowiastki. Zmartwychwstanie to inaczej reinkarnacja. Jezus dobrze o tym wiedział, mówił o reinkarnacji. Kościół do III wieku też uznawał reinkarnację, a potem sobie pozwolił na kłamstwo. Jak zresztą te wszystkie zmartwychwstania Horusów i innych zbawicieli, którzy byli na ziemi, też sobie na to pozwolili. Nie ma żadnego zbawienia, nikt nas nie zbawił. To bez sensu by była ta reinkarnacja. Sami musimy się edukować i zbawiać. Zbawienie, inaczej bawienie się życiem, ale szlachetne bawienie się życiem, to już Fula o tym mówiła. I wtedy się zbawimy. Nie trzeba być poważnym cierpiętnikiem czy jakimś tam innym człowiekiem, który widzi sens w cierpieniu i w biczowaniu siebie. Nie, ja siebie nie lubię, ale tak naprawdę kocham wszystkich jednakowo, i siebie, i was, i każdego innego. Mam dystans tylko do siebie większy niż ktokolwiek może. Bo tak już mam i koniec. Dopiero ten dystans się skróci albo wyeliminuje. Na pewno dopiero w niebie. Tutaj będę miał dystans, bo głupawki człowiek ma. Co tu dużo mówić. Od dziecka do śmierci ma pełno głupawek różnych i błądzi, uczy się, debatuje nad swoim losem. Raz w sposób pokorny, raz trochę pyszny. I tak się właśnie kotłujemy w tym życiu. I na ogół jesteśmy samotni. Wszyscy, nawet jak w małżeństwach jesteśmy, w rodzinach. To też jest samotność, bo samotność jest podstawą tutaj właśnie tego zbawienia. Bo samotnie musimy rozważyć to życie, po co ono jest, w jakim celu. Ale ta samotność nie jest taka, jakbyśmy sobie myśleli. Bo jeśli ty będziesz patrzył na to, że jesteś sam, na przykład, że nie masz rodziny, że albo cię rodzina opuściła, wykleła i tak dalej, jesteś sam sobie mieszkasz. Jeśli tak będziesz patrzył, to będziesz negatywnie samotny, ale można być samotnym bosko. I każdy musi taki być, bosko samotny. Można się dzielić, oczywiście, dzielić z innymi wszystkimi przyjemnościami, każdą wiedzą i tak dalej, być z innymi, ale sam musisz to przetworzyć, przemyśleć pewne rzeczy. I poczujesz samotność światową, taką jak jest na zewnątrz, ludzie są samotni, narzekają, bo nie wiedzą, że radość trzeba do środka. Jeśli skupisz się do środka, przestajesz być samotny. A jeśli będziesz szukał towarzystwa na zewnątrz tylko, to będziesz samotny. To jest takie odwrócenie trochę. Nie szukaj przyjaciół w świecie, bo ich nie znajdziesz, bo zawsze ci ktoś tam coś dołoży, jakąś łatkę przyklei albo na piętę nadepnie. Szukaj przyjaciela w sobie. Bóg jest twoim przyjacielem, który ci stworzył duszę. I jeśli się skierujesz do tego wnętrza, i ojciec o tym mówił, że ciesz się do środka, to nie będziesz nigdy samotny, nie poczujesz samotności takiej światowej. Będziesz zadowolony. I ja mam tak właśnie, jestem zadowolony, że jestem samotny sam od pewnego czasu. Bo zresztą zawsze byłem samotny. Zawsze w jakimś, dlatego mogłem pisać te moje dzieła wszystkie, bo inaczej bym się nigdy nie skupił. Macie tutaj te książki moje, możecie sobie kupować w sklepiku. Audiobook będzie, tutaj już Jarek tam rozmawia. Być może z jakimś studiem tu we Wrocławiu się uda coś załatwić. Bo tamci niestety, jak już mówiłem, podwoili sobie cenę. Najpierw dali cennik 15 tysięcy, a potem prawie 30. No to szajba. No ale cóż, tak właśnie mają niektórzy, jak poczują ten swąd ołtarza pieniędzy, no to właśnie od razu chcą wyciągnąć z człowieka wszystko. A to tak nie może być. No jak? To skąd ty pieniędzy brać? Ja składki, jak mówiłem, już nie ogłaszam. Zrezygnowałem, bo ktoś tam, dobry człowiek, anioł, troszkę zasponsoruje.
Resztę coś tam się dołoży i będzie jakoś. Dzięki Wam też. W ogóle wszystko jest dzięki Wam. Te książki wyszły dzięki Wam, bo mówiłem, prosiłem, jest tam moje konto cały czas i dzięki Wam wyszły te książki. Trzeci tom robię. Dzięki Wam żyję, chociaż ja już mówiłem, że mam ponad 40 lat pracy, także trochę tych pieniędzy też już przerzuciłem przez siebie różnych, w różnych wariantach, ale zawsze było w sumie tak średnio biednie, bo od pierwszego do pierwszego kredyty na okrągło były i takie dziwne rzeczy. Nieważne, życie się toczy. Ja dałem za siebie wszystko za darmo, całe te pisanie moje. Zresztą mnie zmusili, jakbym powiedział, bo gdybym nie pisał, to by mi odbiło coś chyba całkowicie. Więc tak jak ojciec mówił, pisz, bo zwariujesz, no to właściwie można powiedzieć, że mnie zmusili, ale to taka boskie zmuszenie, boska wola była taka. Taka była moja umowa z Bogiem, że napiszę to. I będą wielkie zmiany w Kościele dzięki tym książkom właśnie, ale to jeszcze trochę potrwa. Siostra Faustyna zresztą też mi o tym mówiła. Więc najważniejsze się cieszyć do środka, jak już mówiłem. Wtedy nigdy nie poczujecie samotności. Nawet jak jesteś, śpicie w jednym łóżku z żoną, to cieszcie się do środka. Z wszystkich przyjemności. Wtedy będziecie się łączyć z boską energią, z boskim duchem miłości, z boskim odbiorem miłości, bo my odbieramy miłość, Bóg odbiera miłość, dzielimy się tą miłością, tak jak w życiu. Ale podstawą jest, żeby czuć tutaj, bo jak na zewnątrz tylko, to będziemy samotni. Dlatego nawet gdybyś miał 100 tysięcy, tak jak Abraham miał tam ileś tam tysięcy żon, nałożnic i co, i był samotny. Tylko te bogactwa ze sobą woził i no, jak on się nazywa, te z garbami. To gdzieś tu, tam wędrował, całe wioski, plemię takie i się przemieszczali. No i cóż, wozy, niewozy, złoto, wszystko tam mieli. No i on tam zarządzał tym. I tak umarł. Nic mu nie pomogło. Tak samo jak każdy nas. Ojciec Pio mówi, że wszyscy, kto się urodził na ziemi, musi umrzeć. I Jezus też umarł. I Maria też umarła, tylko następny fałsze oczywiście. Denikan to dobrze tłumaczył te wszystkie cuda. Była taka książka właśnie o mitach cudów i tak dalej, i tak dalej. I fajnie to, miałem tą książkę i czytałem nawet, ale to już 20 lat temu jeszcze była. Albo nawet więcej. Gdzieś można ją znaleźć. Ten od kosmitów, ten Denikan. No więc wszystko jest fałszowane. Wszystkie religie fałszują, co się da, od A do Z tak naprawdę. Tylko po to, żeby mieć władzę. No, Kościół miał władzę, jeszcze zbrojnie atakował innych. Tak jak dzisiaj Putin zabijał, przecież mordował. Ponad 8 milionów ludzi zamordował. Putin jeszcze tyle nie zdążył. Może. Więc Kościół był bardziej krwiożerczy niż każdy przywódca na tym świecie. Nawet Jezusa. No to akurat wtedy Kościoła jeszcze nie było, ale inna religia była. Inne wyznanie i też go wykończyli Jezusa. No bo wszystkie religie zabijają. I na ołtarz z nim, i spalić go, i na pal go nabić, jak nie będziesz miał takiego ducha jak my. No widzicie, tak to właśnie było. Więc mówię jeszcze raz, ta samotność nie istnieje, jeśli będziemy się do środka skupiać. Macie tam już, o tam. Kupiłem tutaj w sklepiku tam, za 3 złote. Dwie kurki, jajeczko, nawet buddzie wsadziłem tutaj na ramię, na łokieć tu położyłem mu jajko, niech się cieszy chłopak. Święty, jak jest prawdziwy, to się z wszystkiego cieszy i wszystko toleruje, ale umie też ostro widzieć i patrzeć i wypominać pewne rzeczy, żeby nie zakłamywać rzeczywistości, bo idee, ideologie komunistyczne czy jakieś inne i religijne, wszystkie zakłamują rzeczywistość. Wszystkie, a ezoterycy to już w szczególności. Nic nie wiedzą, po prostu nic nie wiedzą, kompletnie nic, a potrafią godzinami o tym mówić.
A ja wam mówię ciągle w koło to samo, nic więcej, bo też nie wiem wszystkiego przecież. Tylko tyle, co mi ojciec Pio przekazał i wielu nam z przykazu Maćkowi i innym, więc to tylko to przekazuję. Chociaż sam dużo rzeczy już czułem wcześniej, jak byłem w nowicjacie, to tak się strasznie cieszyłem przez te 2 lata, przecież z ojcem jeszcze wtedy nie rozmawiałem, dopiero jak pojechałem do Krakowa. To czułem już, to czułem, że coś jest fajnego. Dlatego tak wcześnie poszedłem, chociaż tak z takiej technicznej rodziny pochodziłem, wszyscy byli utalentowani, majsterkowali, robili, ojciec mechanik samochodowy, a mimo to mnie ciągnęło do czegoś, też to robiłem, bo się znam na tym i lubię to nawet, ale ciągnęło mnie gdzieś jeszcze indziej, na wyższe jakieś rozpoznanie świata. No i tak właśnie trafiłem do Starej Wsi, do jezuitów jako braciszek zakonny. Nigdy nie chciałem być kapłanem, mnie to nie interesowało, tylko tak służyć Bogu w cichości, w ogródku i modlić się i patrzeć w niebo i tyle. Takie miałem potrzeby, żeby czułem Boga po prostu od samego początku. Miałem 10 lat, jak mi tatuś umarł, to już miałem taką styczność ze śmiercią. No, to przeżyłem troszkę. Widziałem, jak tatuś umierał. Więc, jak mówię, trzeba iść do przodu. Ojciec jest za nauką, za techniką, za wszystkim był. I cieszył się, że się interesujemy tym. Mówił, że ma być lepiej, a nie gorzej. Lepiej. Dbajmy o te wszystkie sprawy. Bo to nas, rzeczywistość również nas edukuje, chociaż potrafi nas zepsuć nam to życie, ale też nas edukuje, technika też nas edukuje. Wszystko nas może edukować, tylko trzeba na to spojrzeć inaczej, poprzez miłość, poprzez cel i tak dalej. No co z tego, że pójdziesz tam gdzieś tam na jakieś wysypisko i będziesz tam sobie żył w kanałach na przykład, nie? W kanałach sobie będziesz żył, tak? Wielu ludzi takich żyje. I co oni tam mają? Tylko żeby przeżyć, żeby mieć na jutro coś tam, żeby jutro coś znaleźć, zjeść, wypić i to wszystko. Trochę ubrania, żeby nie było zbyt zimno, żeby nie zamarznąć. To nie ma edukacji w tym, naprawdę. Chociaż jako całość, jako życie może wyedukować, też można potem refleksję snuć w następnym życiu, bo sobie pewne nawyki będziesz miał, będziesz coś tam wiedział, że coś nie tak poszło, no to z kolei następnym razem zmartwychwstaniesz, czyli ugrodzisz się kolejny raz. I dlatego to zmartwychwstanie jest takie zafiksowane w Kościele, ale to się zmieni. Jak już mówiłem, Kościół przyjmie wiedzę o reinkarnacji. Ojciec Pio mi to powiedział. Witam cię, Krysiu. Jankowska namalowała i przysłała mi tego ojca Pio. Piękny. I straciłem wątek. No i żeby no to nie ma edukacji, jak będziesz w kanałach żył. Czy w czasie wojny. To będziesz tylko się lękał i uciekał. I co ci to da? Nic. Dlatego najważniejsza jest edukacja. Edukacja w takich kanałach, tam ludzie żyją, piją, gadają głupoty, kawały opowiadają i się śmieją z różnych rzeczy albo płaczą ze swojej niedoli. No to no czegoś tu brakuje jednak. Musi być edukacja od dzieciństwa do późnego wieku. Przypominać sobie, mówić, czytać, szukać sensu tego, że żyjesz w kanale na przykład, nie? Że nie masz domu, że cię wyrzucili. Szukaj tego, dlaczego tak się dzieje, a znajdziesz. Tylko trzeba troszkę wysiłku, a mózg nie potrzebuje wielkiego wysiłku. On sam, emocja czy myśli same latają, więc tylko wystarczy je wyszukać i pomyśleć inaczej. To nic nie kosztuje. Nie trzeba na to pieniędzy, nie trzeba na to tak naprawdę niczego. Troszkę zjeść tam miskę ryżu i to wszystko. Albo lepiej się dobrze odżywiać, jak ojciec mówił, bo na miskę ryżu będziesz chorował. I się źle to też może skończyć. Więc trzeba dbać o zdrowie. Ja kiedyś dziękuję ci, Beatko, że dałaś tego linka.
jak sobie poprawić wzrok. Ja już kiedyś to robiłem, ileś wiele, wiele lat temu, też tam pamiętam, czytałem trochę, że można sobie różne rzeczy, żeby poprawić wzrok, dlatego ja nienawidzę okularów. Mógłbym nosić, ale kiedyś tam nawet mi lekarz przepisał, musiałem odrzucić, bo jak pochodziłem w ciągu dnia, znaczy to były takie do czytania w zasadzie, to od razu mnie głowa bolała i coraz gorzej widziałem, więc odwaliłem to wszystko i mi się poprawił wzrok trochę, ale mam dobry wzrok, w sumie co tam, 1,5 plus 1,5 to nie jest tak źle jeszcze, czy jeden nawet. No ale jednak przeszkadza to, bo troszeczkę tam coś. Muszę się wziąć za to. Wiem, że można sobie palce wkładać tu pod oczy, masować. Potem można sobie właśnie zezy robić oczami w koło, góra, dół, ósemki za palcem. Zbliżać palca, oddalać. Na słońce patrzeć. Już mówiłem kiedyś o tym już dawno, że należy patrzeć na słońce. W pewnym okresie najlepiej takim w pełni lata to może nie, lepiej tak już na wiosnę. Teraz można tam patrzeć i na jesień trochę. Nie w południe, bo tak trochę jest za mocno. Ale to trzeba zaczynać po troszku. Słońce to energia, nie? I naciskać oczy troszkę. Jak mówię, różne rzeczy można. Kiedyś sobie nawet kupiłem, już pokazywałem te okulary Ayurvedy. Widzicie, z tymi dziureczkami takimi w środku. O, jak się założysz, to widzisz wyraźnie, nadzwyczaj, od razu wyraźnie widzisz. Nie ma żadnego zamazania, tylko troszkę to przeszkadza, że to przez takie dziurki. Taki obraz troszkę jest mniejszy, musisz troszkę ruszać głową, żeby nie trafiać w te obrzeszki takie. To wam może później przeczytam wiersz Maćka, jak na końcu zdążę, z tego właśnie. Naprawdę się ostro widzi od razu. To kosztuje, nie wiem, coś to 20 zł chyba nawet. Można sobie przez internet to ściągnąć, gdzieś kupić. Są już takie okulary. One też pomagają. Rzeczywiście prostują ten strumień oka i mięsień oka inaczej pracuje. Bo główną przyczyną niewidzenia jest właśnie to. Okuliści tego nie mówią. Oni was okłamują tak samo jak Kościół. Okulary przyciemnione, bo to biznesy na tym robią. Nie wolno takich rzeczy robić, żadnych okularów, wręcz przeciwnie, do światła trzeba. Oko jest tak zabezpieczone, że nie zniszczy ci, słońce ci nie zniszczy żadnego oka, tylko biznes się kręci na okularach. Przyczyną główną, że słabo widzimy, jest właśnie zastój oka. No właśnie, ten film sobie oglądnijcie, tam Beatka dała. Ja to na Facebooku też rzuciłem ten link. Zastój oka, czyli źrenica nie pracuje, znaczy oko nie pracuje, nie rusza się po prostu. Mięśnie są potężne. Jedne z najpotężniejszych mięśni w ludzkim organizmie to są właśnie mięśnie oka. One sterują co chwilę, ileś tam na minutę oko się rusza, więc cały czas pracuje. Pracują te mięśnie i właśnie jak się tam długo przy komputerze czy w jeden punkt się patrzy, to właśnie się oczy psują wtedy, więc trzeba ruszać, trzeba zmieniać ogniskową, patrzeć w dal, z bliska. Nawet jest tam metoda fajna bardzo, żeby czytać książkę raz dalej, raz bliżej i nawet odwrócić ją do góry nogami. Czytać książkę do góry nogami, no to jest dopiero wysiłek umysłu i oka. Oko musi popracować, żeby odczytać wyraz do tyłu. Poza tym trzeba czytać konkretne wyrazy, nie łapać całe zdania, czy tam, ja tak czasami miałem, właśnie też zauważyłem, że łapię już tam, już wiem co mniej więcej, dlatego się mylę. Ale jak czytasz konkretnie literami każdy wyraz, to dobrze go przeczytasz. I tak się powinno czytać, w ten sposób się masuje oko. To co mówią, te bzdury, kompletne szybkie czytanie i tak dalej, to zapomnijcie o tym, to jest tylko to jest tylko właśnie męczenie oka niepotrzebne. Więc powinno się czytać malutkie literki, nieduże. Wtedy oko lepiej pracuje, ogniskuje lepiej. Pracuje na tym, żeby zobaczyć to. Właśnie to zamazywanie to jest właśnie z tego powodu, że niedokrwione jest oko, bo się mięśnie nie ruszają. Dobra, to czytam coś tam jeszcze duchowego. Później wam spróbuję przeczytać, bo już czas leci, ale jeszcze mieli się pomodlić do świętego Michała może jeszcze króciutko, żeby nam pomógł w
tym, żeby ten barbarzyński rząd, jaki jest tam w pewnym kraju, przestał mordować ludzi. On jest gorszy niż Hitler już teraz w tej chwili. To módlmy się o nawrócenie tych panów, którzy robią takie rzeczy. XXI wiek się po prostu nie chce wierzyć. Do czego to doszło? Tak sobie można ludzi zmanipulować właśnie. Tak religie robiły i tak robią ideologie właśnie. To jest to. Dlatego idea systemu miłości jest zupełnie inna. Mówi o rozwoju duchowym, o celu życia, o być dobrym, kochać, miłować, przebaczać wszystkim, kochać wszystkich jednakowo, a nie tylko naród radziecki czy jakiś tam mongolski. Dobra. Wszystkich trzeba kochać, i Ukraińców, i Rosjan, Niemców, wszystkich trzeba kochać, jednakowo kochać. No ale to trzeba się edukować do tego, jak wszyscy mówią co innego, no to... Widzicie ostatnio ten wypadek ostatnio widzieliście w telewizorze. Chłopak 26-letni zginął tragicznie na motorze. Ja tam też czasami jeżdżę, ale to na moim motorowerze to tam 50 jadę, więcej się nie da nawet przejechać. Poza tym po mieście, po osiedlu nie można więcej jeździć, więc tam sobie pyrkam po 30-40. Ale jak on jechał 200, no to go tam... No już nie wchodzę w te szczegóły, bo to będzie wyjaśniane. To zobaczycie, że to się oprze o Unię Europejską i Unia Europejska ta sfiksowana będzie broniła tą panią i tego pana z Sądu Najwyższego. Bo to oni spowodowali tak naprawdę ten wypadek. Znaczy może to jeszcze nie osądzajmy, ale to widać było, że się tu no, ciężarówka wyjeżdżała, on zjechał lekko na lewo, żeby zrobić miejsce, a tam pruł obok niego. No i nie zauważył, bo jak w lusterku popatrzył, to by widział, że jedzie. No i po bandzie poszedł i koniec, młody człowiek, za niego też się pomodlimy dzisiaj, żeby się otrząsnął, bo ojciec mówił, że nieraz dusza bardzo długo jest przy ciele. Nawet jak już po pogrzebie, po tym jeszcze nie wierzy w to, że umarła, jeszcze tam próbuje coś, bo takie ma tą energetykę kształtu ciała, taki hologram ciała ze sobą ciągnie. Czasami na filmach o duchach coś takiego jest. To jest prawda. I on myśli, że jeszcze żyje, że jeszcze coś będzie. No niestety nie. Nie może się pogodzić potem z tym wszystkim, co się stało. Zależy na jakim etapie duchowym był właśnie. O to chodzi. Dlatego mówię, edukacja duchowa do miłości, do poznania duszy i wszystkich spraw. Takich po Bożemu, a nie po ezoterycznemu. Bo po ezoterykach to zapomnijcie. O kościołach też możecie zapomnieć, o religiach. Kochajcie tylko Boga. I to, co głosił Jezus, system miłości. Miłość Boga i bliźniego. I to wam wystarczy. Nie trzeba nic więcej. No ale cóż, no to widzicie, no i teraz tak będzie, że ta Unia Europejska będzie broniła ich. Pojechali, na moment się zatrzymali, tu człowiek leży zabity, a ona mówi, że tam się jakaś blaszka urwała. No to, ale zatrzymał się, nie sprawdził, czy mu blaszka, bo jego blaszka w samochodzie też by mogła rozwalić kogoś znowu. No i widzicie, i prawo znają wszystko i nie pomogli. Nie pomogli chłopakowi. Pojechali sobie dalej, mieli gdzieś wszystko. Tak nie można robić. Ja brałem udział, sam nie brałem w wypadkach udział nigdy, ale widziałem, jak rowerzysta wpadł w samochód, no to też skoczyłem od razu i tamowałem mu, zawiązałem mu nogę, bo nikt nie podszedł. Ludzie przybyli, nie wiedzieli, co mają robić. A tu mu się wbiła rura w nogę i krew sikała, tak, więc pierwszy od razu wpadłem tam, zobaczyłem, co się dzieje, zawiązałem mu tą nogę, żeby nie krwawiło. Innym prosiłem, żeby zadzwonili po karetkę, no i przyjechali zaraz. Więc trzeba pomagać, trzeba, naprawdę trzeba. Trzeba się litować nad innymi, nad sobą. No, dobra, o czas leci, ludzie. No to już nie, prawie wam nic nie przeczytam dzisiaj. Tak świątecznie już się zaczyna tu robić, jajka już tam się... Widzę, skórami są. Nawet Budda ma, widzicie, mówiłem. Dobra, to już nic wam nie powiem więcej, tylko dokończę ten wiersz Maćka, który zacząłem przedwczoraj, właśnie na tych okularach.
Także się nie przeraźcie. Będę wyglądał jak jeden pan w czarnych okularach. Już nie żyje. Stan wojenny wprowadzał. Na rozkaz ruskich oczywiście. Teraz wszystko wychodzi powoli. Więc ja widzę doskonale, muszę wam powiedzieć. Wyraźniutko wszystko, ale to inna sprawa z wymową. To jeszcze może być różnie. Ale widzę dobrze. Czytam dalej tego wczorajszego wierszyka Maćka. Sny na ziemi są tęsknieniem za znanym, a zapomnianym. Sen jest przypomnieniem, najczęściej dobrym napomnieniem. Nikogo do cierpienia nie można zmusić, ale miłość nęci. A kto idzie za nią, musi wpakować się w czyściec. I Martusia, Weronika, Ala, Maciejka, Maciej, Stanisława, Maria, Beata. Wszyscy napotkani, nim zeszli na ten świat, wiedzieli, co ich czeka, co będzie najkrótszą ich drogą do nieba. I Mirosław, król Salomon, no właśnie Salomon, ja mówię o Abrahamie, no widzicie, już się też mylę. To chyba o Salomonie, o Salomona chodziło, to, że ma tyle tych nałożnic i żon. Wiesław, Krysia, Maciej I, Maciej II. Zasadą miłości jest przelewanie jej z rzek i mórz ziemi. Dodanych nam naczyń. Każdy jest innym naczyniem, inną duszą. Rzekami są dzielenie się, pomaganie, współczucie, przebaczenie. Cierpliwość dla innych i siebie, usprawiedliwienie innych, modlitwa, objawienie, aniołowie, stróżowie. Kto nie wykąpie się w takiej rzece, będzie brudny do kolejnej śmierci. Widzicie mnie jeszcze? Ja już siebie nie widzę. Nie, tam widzę coś też, tak, tylko takie kratki latają. To jest wkurzające, szczerze mówiąc. No, gdzie tu było? Śmierci. Śmierć najczęściej jest tylko wybawieniem dla wielu, choć nie zbawieniem. O tym zbawieniu właśnie to kiedyś ojca pytałem, znaczy nie ojca, tylko panią Simę, bo kiedyś tam pisałem list do Simy, tej takiej, co ma ja z duszami czyśćcowymi kontakt, o mojego tatę 10 lat po śmierci. I on mówiła i napisała mi po roku, ja już zapomniałem, że nawet wysłałem jej, taki ksiądz mi przetłumaczył to, który też już nie żyje, i odpisała i napisała tak, że Matuch Józef, bo tak się mój Józef, mój tatoś miał na imię Józef, święty Józef, już teraz tak chyba, to mówiła, że jest zbawiony z kolei, że jest zbawiony, ale nie wybawiony jeszcze. Czyli jeszcze jest, potem jak już schodził do mnie na rozmowę przez ojca Pio, schodził mój tatuś, dwa razy chyba był, i mówił mi, że już jest prawie w niebie, ale już nie cierpi, ale jeszcze troszeczkę mu brakuje. A to już było bardzo dawno temu. Ojciec mi go przyprowadził, bo obiecał kiedyś na rozmowach, bo pytałem o tatusia. Mówił, kiedyś ci go przyprowadzę. No i po paru latach go przyprowadził. Po dwóch może. No i teraz się pogubiłem, gdzie ja jestem. Muszę znaleźć... Aha. No może cofnę. Kto nie wykąpie się w takiej rzece, będzie brudny do kolejnych śmierci. Do kolejnej śmierci. Śmierć najczęściej jest tylko wybawieniem dla wielu, choć nie jest zbawieniem. Ulgą jest popłynąć wybraną rzeką do nieba. Jeszcze nikt nie zeszedł tam na pociechę. Nie odleciał kosmiczną rakietą. Od anioła żąda się miłości, nie gwiezdnych podbojów. Miłość jest wypłynięciem rzeką. Myśl techniczna jest wspomnieniem techniki Boga. Rozum wyważa dawno otwarte drzwi przez miłość. Wiedzą o tym święci mistycy, naukowcy, zaślepieni pychą nie. Miłość jest najszybszym paliwem dla rakiety, którą jest duch. Taki wiersz Maciek napisał. Następny będzie Uratuj. Uratuj. No tak, wszyscy się musimy ratować. Szczególnie teraz trzeba ratować.
ludzi, którzy są bombardowani przez wariatów. Więc modliliśmy się za tych wszystkich nieprzyzwoitych ludzi, morderców, innych, wszystkich, bo przecież jest ich pełno, nie tylko na wojnach, ale i tak w życiu też. Aniołowie, którzy zeszli, żeby się zbawić, a znaleźli coś innego. I poszli tą drogą, niedobrą, i dlatego powtarzają te swoje zmartwychwstania kolejny raz. Będą powtarzać, aż się wyedukują, zrozumieją, że coś im nie wychodzi. Jak zrozumieją, że już chcą żyć ostatni raz, jak sobie tak powiedzą i dojdą do tej wiedzy, no to już będzie ostatni raz i pójdą do nieba. A wszyscy pójdą do nieba, ojciec mówił. Piekła nie ma. Więc widzicie, w jakim celu Jezus miałby umrzeć i wybawić nas wszystkich. Od czego? Jak piekła nie ma przecież w ogóle. To jest wymysł tylko religijny. Więc co nam, od czego nas on wybawił? Od niczego. Edukował po prostu, był nauczycielem. Nawet się o nim mówi, że był nauczycielem. Poświęcił swoje cierpienie, swoją miłość, tak jak my poświęcamy się dla rodziny, dla innych, swoją miłość, swoją cierpliwość też poświęcamy, dobro. To samo robił Jezus i tym zbawił. Zbawił nas, aby nasze komórki szare mogły zdobyć taką wiedzę. To jest to tylko zbawienie. Nie, że jakby nas miał zbawić, no to byśmy już w reinkarnację nie wchodzili. Raz byśmy już się urodzili i koniec. Jesteśmy zbawieni. A tu powtarzamy te życia, więc nie ma zbawienia takiego, jak sobie Kościół wymyślił. To są bujdy na resorach po prostu wszystko. Dlatego trzeba tą filozoficzną teologię zmienić całkowicie. Całkowicie tak. Tak jak trzeba zmieniać przepisy, prawa różne, bo są złe i nieadekwatne do rzeczywistości, jak konstytucję trzeba by zmienić, naszą na lepszą, zrobić, napisać. Czego nie? Kościół też musi to wszystko pozmieniać, bo nabałaganił sobie i teraz nie umie się z tego wycofać już. No ale jeszcze będzie tak, że będzie musiał się wycofać, bo nie ma wyjścia. Jak ci kardynałowie starzy tam pomrą wielu, albo się inne rzeczy mogą jeszcze wydarzyć, to wtedy będzie zmiana. Tak to ciężko coś zmienić. Upór, pycha nie zmienia. Dobra, to trzymajcie się. Mam nadzieję, że jutro się też pojawię. No to pa, pa. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się tych jajek swoich. Jedzcie z jajka, bo one są bardzo zdrowe. Są oznaką życia, symbolem życia. Widzicie, dlatego nawet Kościół to zauważył, że jajka są zdrowe. Symbolizują wszystko. No to trzymajcie się i pa, pa.